Cześć. Słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy, spośród komentarzy za ostatni film wybieramy jeden najciekawszy, najbardziej wartościowy, ten, który według nas zasługuje na to, żeby wysłać gadżety, które przygotował dla Was Ravenna. Osoba, którą wybierzemy, będzie przypięta u góry w komentarzu i będziemy prosili, żeby się zgłosiła do nas, żebyśmy mogli wysłać taki upominek. Tam są wszystkie dane kontaktowe, więc czytajcie pierwszy komentarz przypięty u góry pod filmem. Cześć, witajcie na kanale Automatyczni. Za oknem już ciemno, firma zamknięta, telefony nie dzwonią, więc jest to najlepszy możliwy moment, żeby nagrać dla Was kolejny materiał. Dla tych, którzy mnie nie znają, to zachęcam, żeby się cofnęli i oglądali też poprzednie filmy, ponieważ wszystko to, co mówię, mówię na podstawie własnego doświadczenia, to jest wiedza, którą ja zgromadziłem. Ja tak robię, nie musicie się z tym zgadzać, nie zawsze musi to być prawda, ta wiedza może się z czasem zdezaktualizować albo zostać uzupełniona o inne tematy. Cześć, słuchajcie, teraz drugi odcinek, który dzisiaj dla Was nagrywam. Odcinek związany z tym, jak można zepsuć automatyczną skrzynię biegów, robiąc dynamiczną wymianę oleju. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę, i to już powtarzałem, że nie ma tak, żeby wymiana oleju zepsuła dobrą skrzynię biegów. No tego fizycznie nie da się zrobić. Jeżeli skrzynia biegów jest w dobrym stanie, to nie ma takiej możliwości, żeby ją zepsuć. Jedyne, co można zepsuć, to uwidocznić usterki, które już są, które występują w skrzyni biegów, natomiast nie objawiały się jeszcze na zewnątrz. I prawdopodobnie już mówiłem, że taki standardowy przykład, który teraz ostatnio występuje w skrzyniach ZF-a, 6HP, w Mercedesach też, ale mniej, najwięcej widzimy to w skrzyniach 6HP ZF-a, że są przypadki, gdzie po dynamicznej wymianie oleju zaczyna się falowanie obrotów, konwerter trzeba zregenerować. I teraz osoby, które nie mają za dużo pojęcia, które się nasłuchały, naczytały, nie mają wiedzy po prostu, żeby dyskutować na taki temat, twierdzą, że wymiana oleju zepsuje skrzynię biegów. Moje zdanie jest takie, i to jest zgodne z moim stanem wiedzy, że to nie wymiana oleju spowodowała uszkodzenie sprzęgła hydrokinetycznego, konwertera. W konwerterze mamy tarczę cierną. Posprawdzajcie sobie na innych naszych filmach, mamy już masę filmów, może podepniemy jakąś kartę. Jak to działa w konwerterze? Jest sprzęgło, czyli jest normalny materiał cierny, tak jak klocki hamulcowe, tak jak zwykłe sprzęgło w manualu. I teraz, ponieważ w oleju mamy zanieczyszczenia, to nasze wyślizgane sprzęgło jakimś cudem jeszcze działa. Natomiast kiedy my wypłuczemy te zanieczyszczenia, czyli kiedy zrobimy dynamiczną wymianę oleju, okazuje się, że tych zanieczyszczeń nie ma. Nowy olej, który ma właściwości dyspergujące, płuczące, wypłukuje resztę tych zanieczyszczeń opiłków z tarczy ciernej. I okazuje się czasami, nie zawsze, ale zdarzają się takie przypadki, to nie wiem, 1 na 15 może jest, ale zdarzają się przypadki, że w skrzyni ZF-a po dynamicznej wymianie oleju tydzień, dwa tygodnie, dwa miesiące, pół roku po dynamicznej wymianie oleju pojawia się falowanie obrotów. I teraz to nowy olej wypłukał zanieczyszczenia i pozwolił, żeby objawiło się zużycie tarczy ciernej. Ta tarcza cierna w konwerterze była zużyta. To sprzęgło nie pracowało tak jak powinno. Jeździło, było ok. Ale prawda jest taka, że gdybyście raz dali większe obciążenie, czyli przyłożyli mocniej wpalnik, albo gdybyście zapięli przyczepkę, albo gdybyście pojeździli jeszcze 5 czy 10 tysięcy kilometrów bez wymiany oleju, to falowanie by się pojawiło, no nie ma siły. Tylko my wymieniając olej, usuwając materiał cierny, który dawał jeszcze tarcie na tej tarczy, przyspieszyliśmy ten proces, uwidoczniliśmy go. I takie przypadki się zdarzają. Natomiast tutaj chcę Wam powiedzieć o przypadku, to jest Jeep bodajże Commander. Już nie pamiętam, ale to Jeep, Fiat, to jest jedna rodzina, czyli to jest chyba Commander jest. Jakiś świeży, nie wiem, tam 2017-18 rok, skrzynia 9HP, ZF-a, silnik dwulitrowy diesel, 170 czy 180 koni, coś takiego, silnik ułożony poprzecznie i skrzynia zamontowana poprzecznie, 9HP, ZF-owska. To standardowe takie rozwiązanie w Jeepach i we Fiatach. Klient przyjechał do nas w czerwcu na dynamiczną wymianę oleju, więc dobraliśmy mu olej,
Do skrzyni 9 HP dowraliśmy Ravenola 8 HP. Zrobiliśmy dynamiczną wymianę oleju, oddaliśmy klientowi samochód. Przyszła jesień, zima. Zimą okazało się, że są problemy ze skrzynią biegów. Skrzynia biegów ślizga, samochód nie jedzie. Klient przyjechał do nas na reklamację, żebyśmy sprawdzili, czy na pewno wszystko jest w porządku. Więc no, my reklamację przyjęliśmy, pojeździliśmy samochodem. No i problemy żadne nie występowały. No to klient powiedział, no tak, ale to jak jest zimniej, 0, minus 5, minus 10 stopni. Więc umówiliśmy się z klientem, tam chyba 2 czy 3 tygodnie, czy miesiąc później, to już nie ma znaczenia. Były mrozy zapowiadane, odstawił samochód do nas. No i my stwierdziliśmy, że faktycznie, no jak wyjedziemy samochodem, to przez pierwsze parę kilometrów samochód nie jedzie, nie ma mocy. Lockup w konwerterze ślizga, ale popatrzyliśmy na parametry, że ten samochód tak ma działać. Po prostu wszystko jest dobrze. Sprawdziliśmy poziom oleju, wszystko było dobrze, do niczego nie można się było przyczepić. Oddaliśmy klientowi samochód, porozmawialiśmy, wytłumaczyliśmy, oddaliśmy klientowi samochód, ale jemu to nie dawało spokoju, no bo tak nie może być. Pojechał do serwisu Fiata, w Fiacie powiedzieli, że na pewno olej został źle wymieniony, poziom oleju źle skontrolowany, a tam nawet setka oleju, jak będzie za dużo czy za mało, to ta skrzynia nie będzie dobrze zmieniać biegów. Setka. Wiecie, ile to jest setka? Setka to generalnie na chłopa to jest nic, nie? To się na raz bierze, to jest połowa szklanki, to jest literatka. Więc dajcie spokój z takimi durnymi tekstami. Setka oleju, w te czy we w te. No ale tak mu naopowiadali. On się naczytał na forum są znawcy, specjaliści, oni już nie jedną skrzynię biegów naprawili. Zły poziom oleju, zły olej. Do skrzyni 9 HP ma być wlany olej 9 HP i poziom oleju na pewno jest zły. Więc my, żeby nie było, że to my, złożyliśmy oficjalne zapytanie do Ravenola, wysłaliśmy numer VIN pojazdu, okazało się, że do skrzyni 9 HP ZF-a ma być olej 8 HP. Dlaczego? Dlatego, że jak wyszła skrzynia 9 HP, to nie było oleju 9 HP, więc oni robili skrzynię, dawali normę na olej 8 HP. Później wprowadzili ZF nie produkuje oleju, ale ZF powiedzmy zaczął sprzedawać oleje opakowane w butelkę 9 HP. I są skrzynie biegów ZDF-a 9 HP, do których może iść 8 HP albo iść 9 HP olej. Więc my postąpiliśmy zgodnie z aprobatami, z normami, czyli z tym, tak jak powinniśmy, zalaliśmy dobry olej. No to klient zaczął się czepiać, powiedzieliśmy, że poziom oleju jest prawidłowy. Klient zaczął się czepiać, że może zalaliśmy, co tam było, że może ten olej jest zły. No to powiedzieliśmy mu, proszę pana, no to proszę przywieźć olej, jaki pan chce. My za darmo zrobimy usługę, wymienimy panu na ten olej, który pan nam przywiezie. Jeżeli to rozwiąże problem, to oddamy panu pieniądze za wszystkie te usługi, za oleje. No ale klient no, rozumiał, że po prostu widział też naszą postawę i rozumiał, że to nie w tym musi być rzecz. W końcu poprosiliśmy, żeby oddał nam samochód. Nagraliśmy parametry rzeczywiste. Wytłumaczyliśmy mu, w czym jest rzecz. I klient to zrozumiał. Problem jest tylko w tym, że nie została znaleziona przyczyna. Zobaczcie teraz, ja mam film z testera diagnostycznego. Oczywiście mój ulubiony lunch. Bierzemy pod uwagę trzy parametry. Poślizg konwertera, wysterowanie elektrozaworu, olej w automatycznej skrzyni biegów i co tutaj jeszcze jednego mamy? Mamy ciśnienie, ale to na ciśnienie obstawiam, że nie będziemy patrzeć. Trzy parametry. Poślizg konwertera, prąd, sterowanie lockupem w konwerterze i temperatura oleju w skrzyni biegów. Zobaczcie, na pomarańczowo, czyli tutaj mamy prąd 50 mA, wysterowanie elektrozaworu 50 mA, dużo, mało, nie wiem, nie mam dokumentacji technicznej. Po prostu patrzę tak jak wy teraz na wykres. Mamy poślizg konwertera, czyli mamy tutaj 400-500 obrotów, czyli ktoś dodaje gazu, samochód się rozpędza, no to ten poślizg spada. Tutaj mieliśmy przy okazji temperatura oleju 8 stopni, podskoczyła pewnie z 7 podskoczyła na 8. Tutaj znowu dodanie gazu, czyli poślizg rośnie. I tak sobie patrzymy, jak to wszystko wygląda. Spada, rośnie i teraz zobaczcie, film jest pokazany, gdzie mamy już 18 stopni. Generalnie cały czas 50 mA, sterowanie elektrozaworem, 18 stopni olej w skrzyni biegów. I zobaczcie, w momencie, kiedy olej złapał 19 stopni, pojawił się prąd sterowania elektrozaworem 460 mA, 50, 460. Zobaczcie, jaka szpila do góry. Czyli no ja nie muszę mieć danych przed sobą, ale już widzę, że w tym momencie ten elektrozawór zaczął pracować. I teraz w momencie, kiedy zwiększamy prąd wysterowania, to poślizg automatycznie zaczyna spadać, ale już nie tak jak wcześniej, do 200, 300, 400,
Patrzcie, on leci do zera. Więc patrzymy sobie dalej, co się dzieje. Mamy 0, 0, 0. I tutaj w zależności od obciążenia, czyli ile ja dodawałem gazu, odpuszczałem, to widzimy, że prąd wysterowania się zmniejsza. No, zmniejsza się po to, żeby tutaj, zobaczcie, utrzymać. Mamy minus 5, będziemy mieli plus 5. Cofnijmy się troszeczkę. Widzicie, tutaj mamy 38, 25, 5, 5, 5, minus 5. Lecimy 5, 24, 5, 5. Czyli w całym tym przedziale czasu sterownik stara się utrzymać jakiś minimalny poślizg, 5, 10, 15 obrotów, po to, żeby tłumić drgania skrętne. Czyli żeby wspomagać pracę tłumika drgań w konwerterze, czyli żeby rekompensować brak koła dwumasowego. I tutaj widzicie, że poślizg mam idealnie na równym poziomie, natomiast zmienia się wysterowanie elektrozaworu lock-upu. No bo jeżeli ja jadę sobie tutaj, dotykając gaz, ledwo muskając gaz, a zaczynam go dodawać i zaczynam dodawać gazu, czyli zwiększa się moment obrotowy z silnika na skrzynię biegów. Skoro się zwiększa, to lock-up w konwerterze musi przenosić większy moment obrotowy, więc wysterowanie elektrozaworu rośnie. No proste i logiczne, tak? Nie trzeba być filozofem, żeby to zrozumieć. I teraz, co jest ważne w tym wypadku, że samochód, naprawdę, zobaczcie tutaj, do tego momentu samochód jedzie mulasto, nie zbiera się, jest poślizg w konwerterze. W momencie, kiedy olej w skrzyni biegów złapie 19 stopni, zaczyna być odczuwalna praca lock-upu. W czym jest problem? Problem jest w tym, że jak powiedzieliśmy o tym klientowi, przez telefon, no już nawet na początku, on poszedł do Fiata i we Fiacie powiedzieli, że jesteśmy idiotami, ponieważ tutaj nie ma żadnej funkcji rozgrzewania silnika, rozgrzewania skrzyni biegów. Nie ma czegoś takiego. Nie ma żadnego trybu rozgrzewania. Dlatego musieliśmy nagrać film i pokazać klientowi, że niech pan zobaczy. Tutaj to jest jedna rzecz. Natomiast pytanie, czy będę miał... Dobra, tutaj już lecimy, rozgrzewamy. No generalnie chodzi o to, że zobaczcie, jest praca lock-upu, wysterowanie elektrozaworu spada do zera, poślizg rośnie, czyli na przykład zblokowałem skrzynię na wysokim biegu, a mam bardzo niskie obroty, więc sterownik odpuścił lock-up. Dajmy na to, zblokowałem go na czwórce i zwolniłem do 20, do 30. I lock-up nie pracuje, ale w momencie, kiedy obroty wzrosły, czy albo został zredukowany bieg, proszę, jak pojawia się sterowanie elektrozaworem, to lock-up pracuje we właściwym zakresie. Czyli to nie skrzynia mechanicznie jest uszkodzona, to nie wina oleju, to nie zły poziom oleju. Po prostu tak ma być. Sterownik w taki sposób steruje pracą lock-upu w konwerterze. I teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz. Oprócz tego sterowania lock-upem, to zauważyliśmy, że samochód w ogóle nie ma mocy. W momencie, kiedy my ruszamy, to jedno, że on ślizga na lock-upie, ale drugi, on w ogóle nie ma siły jechać, on się nie może rozpędzić. Zobaczyliśmy, że w silniku tak samo jest parametr rozgrzewanie i tam było on. W momencie, kiedy już nie pamiętam wartości, ale tam było chyba coś koło 30 stopni Celsjusza, kiedy płyn chłodzący złapał 30 stopni Celsjusza, to rozgrzewanie przechodziło w off i samochód zaczynał dużo mocniej jechać, czyli on zyskiwał moc po prostu, zaczynał jechać normalnie i zrobiliśmy kilka razy, testy robiliśmy, bo mieliśmy ten samochód przez parę dni, jak były mrozy, to raz udało się nam zrobić tak, że silnik zaczął ciągnąć, zaczął mieć moc, a lock-up w konwerterze dalej ślizgał, bo silnik złapał temperaturę szybciej niż skrzynia biegów. No problem jest taki, że nikt nie był w stanie, znaczy my się nie zajmujemy samochodami, silnikami, więc ja odpuściłem temat, pokazałem tylko klientowi, że rozjeżdża się wartość z przepływomierza masowego powietrza, wartość rzeczywista i wymagana. Dopóki silnik się nie nagrzeje, to te wartości rzeczywista ma być dużo wyższa, wymagana ma być dużo wyższa, a rzeczywista jest bardzo mała, czyli sterownik widzi, że do silnika dostaje się mało powietrza, więc daje mało paliwa, więc samochód nie ma mocy. A ten tryb rozgrzewania to może jest po prostu przypadek, że on coś tam sobie robi innego. Nie wiem, dogrzewa go świecami żarowymi albo na przykład dogrzewacz elektryczny płynu chłodzącego jest uruchomiony, czy cokolwiek innego, a nie ma mocy, bo przepływomierz go oszukuje, więc zaleciłem, żeby jechać, zrobić porządek z silnikiem, a skrzynia biegów, jak działa, to działa, ale działa prawidłowo, zgodnie z tym, jak sterownik sobie życzy, żeby działała.
Więc słuchajcie, to jest taki odcinek, który pokazuje, że można zrobić wymianę oleju, można zrobić wszystko dobrze, można się postarać, a i tak będą problemy. I to nie jest wina klienta, bo my z klientem pogadaliśmy, nagraliśmy mu te filmy, klient na koniec przyjechał, podziękował, przywiózł nam flaszkę za to, że poświęciliśmy tyle czasu, że kilka razy ten samochód męczyliśmy, analizowaliśmy i pokazaliśmy mu czarno na białym, bo my mu nagraliśmy te wszystkie filmy i te parametry. No tylko pech taki, że nikt nie jest w stanie mu tego naprawić, bo jeździł już po kilku mechanikach, jeździł do Fiata i nikt nie chce się wziąć za ten silnik, namierzyć, co jest przyczyną. Nikt nie chce podjąć po prostu rękawicy. Obstawiam, że nie trafił jeszcze na dobry serwis. My nikogo nie polecaliśmy, bo też swoich znajomych nie chcemy wpuszczać na minę, bo się może okazać, że to jest jakaś tam mina, że ileś roboczych godzin pójdzie, a problem będzie naprawdę taki ciężko rozwiązywalny. Więc no, zaleciliśmy klientowi, proszę pana, proszę powalczyć jeszcze trochę, samochód fajny, pięknie to jeździ, skrzynia ładnie zmienia biegi, ale trzeba się pomęczyć. Klasycznie, piszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat, z jakimi takimi ciekawymi przypadkami się spotkaliście, z tymi trybami rozgrzewania. Zadajecie nam masę pytań, często piszecie, proszę pana, przez pierwszy kilometr jadę, czy 500 metrów, skrzynia ślizga, tak jakby ten lock-up się nie zapinał, później wszystko jest dobrze i to tylko jak skrzynia jest zimna, słuchajcie. W wielu przypadkach świadczy to o tym, że już coś się dzieje, że ten lock-up faktycznie ślizga, że skrzynia gubi ciśnienia, że pasowałoby wymienić olej. Ale nawet w takim wypadku olejcie temat, nic nie róbcie. Dopóki nie wali błędami, dopóki jest tak, że przejedziesz 500 metrów i ten lock-up zaczyna działać prawidłowo, to nie naprawiaj skrzyni biegów, zajmij się serwisem. Wymień olej 2-3 razy, żeby był czysty w tej skrzyni biegów. Obserwuj, patrz i może być tak, że zrobisz 100 tysięcy kilometrów i ona... Tak ma, bo się już zużyła i ślizga na początku, ale później zaczyna działać dobrze. Nie naprawiaj tego, nie przysyłaj do nas konwertera, nie wysyłaj skrzyni biegów do Maćka, bo to nie ma sensu, bo to są duże koszty. Wymieniamy dobre i jeszcze dobre na nowe. Ja jestem przeciwny wszystkim purystom, którzy wymieniają jeszcze dobre rzeczy na nowe, podczas gdy nie ma to sensu. Jeżeli jeździsz samochodem, ten samochód ma zarabiać pieniądze, musi być bezawaryjny, jeździsz długie trasy, oczywiście wymieniaj, bo to jest uzasadnione, ale człowieku, jak ty robisz 10 tysięcy kilometrów samochodem, który ma 15 lat, jest wart 15 tysięcy złotych i ty chcesz robić remonty za 8, 10, 12 tysięcy złotych, daj sobie spokój, jeździ, bo będzie dobrze i nie ma czasami, po prostu czasami dzwonicie do nas i schodzi się 10 minut, żeby wytłumaczyć komuś, że trzeba sprawdzić silnik. Bo może to jest tak, że silnik nie ma mocy na zimnym. To, że wibruje, to, że telepie, to, że coś dzwoni, to może być wina silnika. A silnik jak się zagrzeje, złapie normalne obroty, złapie temperaturę roboczą, to wtedy wszystko mija. Trzeba podiagnozować, posprawdzać, a nie od razu przesyłać konwerter czy skrzynię biegu do naprawy. Piszcie w komentarzach, jakie mieliście przypadki. Trzymajcie się. Cześć.